Słuchajcie, słuchajcie. Przeglądałem właśnie teraz nawet przeglądam, to na żywo jest. Przeglądam blog Mariusza Szczytyńskiego i tam różne komentarze. Ja już przepraszam, nie mogę się móc. Ale spokojnie. No i chciałem się z wami podzielić. tym, dobra. Dobra. Oj Sorry, spróbuję się opanować. I, ale nie wiem czy dam radę, bo to... No. <laughs> dobrze. Dobrze, ale słuchajcie, znalazłem taki wpis. Ja nie wiedziałem, że tu jest taka strona, znaczy, że taka jakaś podstrona jest tam na tym Mariusza Szczytyńskiego blogu. I tam jego zwolennicy mogą pisać sobie komentarze. Oczywiście tylko przychylne jego teorii, bo nie widzę jakichś negatywnych. I, ach, no nie widzę. I tam jest taki mm, gościu, który, to jest wpis z 2 października, <laughs> i z, błys, zabłysnął różnymi <laughs> pomysłami odnośnie mnie. I to, I to chyba mnie bardzo rozśmieszyło. I wam poczytam, zobaczcie. Dam nawet. Nie wiem, czy on nie zniknie, ten blog, dlatego. Ten, 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 ten tekst, dlatego skopiuję go i w screen, screena wkleję. Ale poczytam go. GW. To jest koleś. Skorogan. 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 I gościu pisze tak. GWW15. Iluminacka grupa zwalczająca niebocentryzm. Obserwując odkrywanie niebocentryzmu, widzę, że spowodowało to ostre reakcje ze strony masonerii iluminackiej. Jednak ja nie wiem za bardzo dokładnie, co to są ci iluminaci, no ale dobrze. <laughs> Powiedzmy, że no trochę tam wiem, no ale. E, dobrze, czytam dalej. Akcja ta miała początek, gdy w filmie Okręty i Horyzont zaprezentowana była dawna stella masońska, pokazująca czarno na białym, że niebocentryzm jest przez tych iluminati, czyli. Zaprzedanych satanistycznych pachołków, o, znany od zawsze, i jest ich największym wtajemniczeniem, chyba 33. stopnia, którego nie wolno upubliczniać, ponieważ ludzkość nie może w interesie satanistycznym wiedzieć, że siła stwórcza znajduje się niedaleko, nad naszymi głowami, a nie pustka kosmiczna bez Boga. Kanał Szczytyńskiego na YouTubie wówczas natychmiast zlikwidowano i na jego miejsce wprowadzono pod tą samą nazwą grupę dezinformacyjną działającą do dziś pod szyldem GWW 15. <grywka> no takie to jest śmieszne. Słuchajcie, ja będę komentował troszeczkę. Ja wprowadziłem ten, ten niebocentryz, dlatego że ja pierwszy raz właściwie zetknąłem się z YouTube'em, tak, znaczy, może nie pierwszy raz, ale. W sensie takim, że bardziej chciałem, yy, yy, chciałem za, zamieścić jakiś film i yy, nazwałem to Niebocensis. Powiem Wam dlaczego. Dlatego, że yy, żaden, z, z, z moich film, z, yy, żaden z moich filmów nie zostałby zamieszczony pod yy, filmem Mariusza Szczytyńskiego. Kiedyś, pamiętam, kiedyś, kiedyś była taka opcja na YouTube, że można było zastosować taką odpowiedź wideo. Ja myślałem, że to działa. Ja tego szukałem i nie mogłem tego znaleźć, a chciałem, żeby ci ludzie, którzy, którzy będą mieli dostęp do Mariusza szczytyńskiego filmu, żeby mieli dostęp gdzieś w jakiś sposób do moich, a nie mogłem liczyć na to, że ono publikuje linki pod moimi, pod swoim filmem, dlatego że no, do dzisiaj tego nie robi na blogach, na blogu swoim. Ja zamieszczam często, jak jest nowy film, jakiś, to często zamieszczam na jego blogu wpis do mojego filmu i nie ma tego filmu, nie ma tego wpisu z tym linkiem. Także no, ja chciałem po prostu, żeby inni, którzy na przykład mają film o efekcie lornetkowym, żeby mieli również o efekcie lornetkowym jak gdyby no, tą drugą stronę, żeby mogli się zapoznać, jakby. Z, no właśnie chodzi o obiektywizm. O obiektywizm mi chodziło i nie mogłem tej opcji znaleźć, że była jakieś taka opcja odpowiedź wideo na jakiś film, a potem właśnie patrzę, że już tego nie ma i dlatego nazwałem swój swoje filmy nazwałem niebocentryzm. A nie dlatego, że chciałem, że to jest, że to była jakaś akcja. Słuchajcie, to jest naprawdę no jestem pełen podziwu tym ludziom, jakie oni mają w cudowną wyobraźnię. Ale przejdźmy dalej bo chyba się pogubiłem. Zobaczmy co dalej ten użytkownik pisze. No, a Niebo tak? Nie może. Hmm, 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 hmm. Tak, a więc <laughs> kanał Śczytelskiego został zlikwidowany, a na jego miejsce wprowadzono pod tą samą nazwą grupę dezinformacyjną działalnością działającą do dziś pod szyldem GW15. Ogromna praca tych dezinformatorów tak, dezinformatorów, <trykujesz> tylko ja, ja tylko jestem tym dezinformatorem, ale dobra, usiłujących na zlecenie Illuminati zadusić i wyśmiać niebocentryzm, nie może wykonywać jeden człowiek. Jak to jest prezentowane? Bo czasu, wiedzy i koncepcji destruktywnych by mu nie starczyło, bo nikt nie jest takim omnibusem. Za jakiego pragnie uchodzić GW15. <laughs> ja, nie, ja nie jestem omnibusem. <laughs> Dlatego na te filmy moje musicie czekać dużo czasu. Ja dużo czasu muszę grzebać i różne rzeczy sprawdzać i, i tak dalej. I nieraz czekaliście chyba było tam, że prawie miesiąc był, tak? Jakiś tam film. No ale, no, ale jestem omnibusem. No dobra. Miło mi. No. Jedziemy dalej. Jest śmieszne jest to. Jest, śmieszne jest tu to, że GW-15 na dodatek prezentuje się jako prosty, nieznający jakiejkolwiek głębszej wiedzy, e, postronny człowiek bazujący na zwykłej obserwacji świata, który jednak dysponuje świetnym profesjonalnym oprogramowaniem, i sprzętem jakiego nie używają jego ofiary. No, chyba wiecie, co tobie chyba ten bobet rozśmieszył. No, profesjonalne oprogramowanie. Gimp. Yy, f, yy, co? Gimp? Przeglądarka Firefox. Ja w ogóle bazuję na open sourceowych yy, programach. Blender to też jest open Sources. I wszystkie filmy składam w takim programie KDN Live, czy KDN, KDN Live, tak to się pisze, nie wiem jak to się czyta. To jest edytor do wideo dla środowiska w Linuxie KDE, też jest open source'owy. Wszystko to staram się robić na open source'owym oprogramowaniu. Kiedyś dawałem mojemu przyjacielowi filmy do składania. Wszystkie filmy, które tam są podpisane Home Studio, jest, są takie filmy, to są właśnie wyprodukowane przez niego i on używał jakichś tam innych programów, ale ogólnie używał ich do składania tych filmów, natomiast ja mu dawałem wszystkie materiały z opisanym, yy, gdzie co ma powsadzać, jak w jakim minucie, w jakiej sekundzie i tak i on to wszystko składał, on to dorabiał tam resztę efekty i tak i nawet nie wiem, w czym on to robił, albo w jakimś tam, no, Sony Vegas, albo w jakimś Adobe, coś tam, jakieś takie bardziej profesjonalne. No i te filmy rzeczywiście bardzo fajnie wyglądały, ale niestety mój przyjaciel poszedł do szkoły i się skończyło. I teraz nie może tego robić, nie ma, nie ma już czasu na to. No i ja muszę wszystko robić sam. I ja, ja robię to, robię to w tym programie KDL, wszystko w open sourceowych. Ja pracuję w ogóle na Linuxie. Korzystam z Linuxa, jestem zwolennikiem wolnego oprogramowania, więc otwartego, otwarto źródłowego. Jestem jakby ideologicznie właśnie związany z Linuxem i, i z, programem, z, z, z programem, z tym oprogramowaniem właśnie op licencjonowanym na GNU. I ogólnie jestem właśnie takim jakby wolnościowcem w tym w pewnym sensie. No. Ech, no, poza tym jestem, tak po cichu wam powiem, Illuminati. Tak, jestem Illuminati, jestem Masonem 55 stopnia wtajemniczenia, dlatego wiem jak działa Gimp. No. Dalej poczytam wam trochę i po... <laughs> nie wiem, no nie wiem, czy będzie wam się chciało tego słuchać, bo to jest takie trochę śmieszne. To nawet... Ale może będzie, to jest taki przerywnik w moich filmach, no. Dobrze, a więc mam dobre oprogramowanie, no, bardzo, niż, niż ofiary mam, tak, gdzie to ja skończę. Muszę jakoś to zaznaczać, że gdzieś jestem. Dobrze, Dob Aha, no dobrze, dobrze, no bo gdzieś przejechałem i teraz, się zgubiłem i nie wiem gdzie. Bazujący na zwykle, dysponuje profesjonalnym oprogramowaniem, sprzętem, którego, jakiego nie używają jego ofiary. No, sprzętem. Mój sprzętem jest tylko myszka i klawiatura. A do żeby nagrać coś kamerą, to musiałem iść do mojego przyjaciela. Ostatni film ten, taki był. Najlepszym dowodem jest to, że w produkowanych filmach pod tym szyldem, jednym yy, głosem dobrodusznego księżowskiego lektora. A, księżowski lektor. Ktoś mi tam w, w tym zarzucił, że jestem księdzem. <grym> Może to ten człowiek, właśnie. E widoczne są bardzo różne obrazy psychologiczne poszczególnych członków owej agenturalnej, iluminackiej płatnej zgraj. <grym> Może jest ich właśnie piętnaście. W tym diabelskim legionie oscyluje to od delikatnych, prostodusznych tyrat, do, obnaż do obrażania i obelg osobistych pod adresem różnych ludzi, wyczerpujących znamiona karalnych potwarzy i pomówień. Hmm, no nie wiem, gdzie tam takie coś dałem. Było coś takiego, nie wiem może było. To wygląda tak, jak zachowuje się osoba opętana pod wpływem działań egzorcysty. Gdy te mnogie opętujące wredne osobowości. Siedzą i nie chcą ustąpić z ciała ofiary. Rozpatrywanie i prostowanie ich tyrat mija się z celem i sensem z uwagi na sieczkę pojęciową przez GWW-15 serwowaną w filmach i na forach. Tu wymienię jako przykład posługiwanie się w walce z niebocentryzmem przez grupę GWW-15 z zagadnieniem płaskiej ziemi, która jest totalna... która jest totalną, no ktoś tu polskich liter chyba nie używa... Bzdura dla każdego trafiającego na ten temat. Trafiającego na. Aha, ja ten monitor mam brudny, dlatego tam było on. Ten temat. Wystarczy przecież stwierdzić, że słońce nie wschodzi i nie zachodzi o tej samej porze dla całego świata i jest po temacie płaskiej ziemi. A już wyjątkową bezczelnością jest podawanie odgrzewanych kotletów we własnym kołnierzym sosie Alagivu-15, dawno już udowodnionej sprawy geodezji i powoływanie się na sfabrykowane fałszerstwa wcześniejszych dyżurnych, dawno zdemaskowanych zwalczają, zwalczaczy niebucentryzmu, jak Zamos. Może warto by tu było. Przytoczyć badania amerykańsko-rosyjskie z lat 70., które wykryły wklęsłość oceanu w obrębie trójkąta bermudzkiego oraz inne. Próby naukowego wytłumaczenia takich faktów mówią o różnej gęstości skorupy ziemskiej, powodujących anomalie grawitacyjne, oczywiście bez podania żadnych dowodów. Generalnie, grupa destruktywna powołana przez iluminacji do likwidacji niebocentryzmu GWW15. Przyjęła ostatnio chyba na zasadzie rozpaczliwca za normę negowanie niepodważalnych nigdy i przez nikogo, a przemilczanych dowodów jak praca koresza przed 100 z górą lat. No. Zaś ostatnio w komentowaniu startu w grupa GW 15 tak pogubiła się, tak, że w ogóle nie pojęła meritum sprawy i powtarza tylko znane rzeczy, nie wiadomo po co, bez jakiejkolwiek krytyki zasadniczej. Jeśli chciałaby też komentować sprawę szybkości światła w kosmosie, niech lepiej, nie promituje się, bo ma wiedzę na, temat, na ten temat zerową. Czego można spodziewać się dalej? No, w braku możliwości rozmydlenia tematu niebocentryzmu przez grupę GW15 będzie stosowana metoda hamskiej likwidacji kanałów YouTube Vimeo, jak to miało miejsce, jak to miało niedawno miejsce z, z Panem Wroną likwidacja blogów tematycznych, do tego posunie się ta satanistyczna, wielogłowa hydra masonerii iluminackiej, marzącej o nowym porządku świata, NWO i innych ludobójstwach. Depopulacyjnych i czypowania zniewalających ludzkość, tak, no to był taki do, no w sumie komentarz, nawet nie komentarz, bym powiedział nawet yy, chyba taki nawet artykuł, nawet można powiedzieć. Tak, ale wiecie co, naprawdę rozwalił mnie ten yy, komentarz. Komentarz to chyba jest, ja nie wiem co to jest. GWW15, nienawińska grupa zwalczająca niebocentryzm. Słuchajcie, no, gdyby. Coś takiego było, gdyby to była iluminacka grupa i gdyby to było tak jak ten koleś to opisał, to nie mielibyście żadnych żadnych kanałów, żadnych swoich for, nic nic, żad, niczego byście nie mieli, gdyby to naprawdę o to chodziło. Ja przytoczyłem kiedyś w którymś tam filmie opowiadałem o dziecięcej pornografii Dziecięca pornografia czasami pojawia się na stronach w zamkniętym internecie, ale nawet tam jest znajdywana i tępiona, więc jeżeli... Tak, zamknięty w internecie, zamknięty internet, proszę sobie zobaczcie hasło Tor, jest takie na Wikipedii nawet, jest to anonimowa sieć i mimo tej anonimowości są znajdywane te różne strony. Tam jest wszystko ukryte w tej sieci. Tam jest wszystko zabezpieczone w ten sposób, żeby właśnie ukryć swoją tożsamość i ukryć tożsamość tego na przykład jakiejś strony. Widać, że jest jakaś strona, ale nie wiadomo, gdzie ona fizycznie jest. Na tym polega ta cała no, cebulowość tej, tej anonimowej sieci. Po prostu przez tyle komputerów przechodzi ten, ten no, Sygnał, że nie wiadomo tak naprawdę, z którego to prawdziwego, naprawdę komputera wyszło i gdzie ta strona tak naprawdę jest, bo przez tyle przechodzi jej sygnał, że nie wiadomo. I mimo to jest znajdywana. Nawet to jest bardzo trudne do znalezienia, ale jest znajdywana ta strona i jest likwidowana. Z dziecięcą pornografią, czy tam z jakimiś innymi rzeczami z jakimiś handlem handle bronią, handlem narkotykami tam różne rzeczy są. Także jeżeli by to było prawdą, co wy tutaj piszecie, to byście musieli być tylko na tamtych stronach. Na tamtym, właśnie zamkniętym internecie. Tylko tam byście mogli się rozwijać, dlatego że w tym internecie to by wasze strony były zamknięte, a wy byście zostali już unieszkodliwieni po zamykaniu w psychiatrykach, albo przydarzyłby się wam jakiś wypadek, albo coś. No, facet gada o, o Illuminati i o tymi, niby przedstawia to, demonizuje to, a tak naprawdę nie jest konsekwentny w tym, co mówi. No. no ale dobrze, ale dziękuję Ci, bo się bardzo dobrze uśmiałem przy tym. Najbardziej mi rozwaliło to, że używam profesjonalnych programów. No, nie, nie wiem, czy ja <śmucham> używam programów. Opowiedziałem, co używam. Używam jeszcze raz, powtórzę, Gimpa. Używam y, ostatnio w, na, w następnym filmie użyję LibreOffice. Kawałek to jest taki pakiet biurowy na Linuxa, na no zresztą na Windowsa też. I także, a w ogóle a całość dźwięki nagrywam w takim programie Adua City. Adua City, to jest taki edytor dźwięku. Też jest w Linuxie i też jest na Windowsa i można sobie tam no, go ściągnąć, można zobaczyć jak to działa. Tam mogę różne efekty dodać, różne tam y, usunąć szumy, jakieś cuda, niewidy. Mogę tam zrobić w tym programie, ale Pojechał po bandzie gościu, no. no to tyle, no. Słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawy wpis. Ci ludzie, ci, tym ludziom dopisuje fantazja, dopisuje, no nie upuszcza ich wyobraźnia. No bawmy się dalej, no, świetnie się bawimy, prawda, no, czemu nie, To tyle, także trzymajcie się, moja grupa Illuminati. Na razie.